Prezes niestety wyszedł na plenum. Nie, nie, dzisiaj już chyba nie. Niech pan sobie wyobrazi, panie Cichocki, że 3 godziny stałam w kolejce i dostałam tę nędzną butelczynę szampana. Miał być szampon, no ale co, musiałam kupić, nie? Co słychać? A prezesa suszy po wczorajszym, nam jakiś kryminał czyta. Wie pan co, może pan pójdzie do sklepu kupić dla niego jakąś butelkę wody, co? A nie, mowy nie ma, pani Jadziu. Ja powiedziałem, że stąd nie wyjdę, dopóki nie dostanę mieszkania. Nie wyjdę, to ale dzień i noc. Panie Cichocki, dostanie pan to mieszkanie, no to co? No przecież, no to co, ja mam iść kupić mu tę wodę? No przecież wścieknie się, jak nie pójdę. Niech pan poliniuje papier. To według wzoru tabeli P76, tak? No. Dzień dobry. My do prezesa. Nie ma i dzisiaj nie będzie. Proszę spróbować w przyszłym miesiącu. O, proszę pani, wie pani, dostałam z NRD takie mydełko i okazało się, że mam na nie uczulenie. Może panią zainteresuje? No wie pani, mogłabym posądzić panią o próbę przekupstwa, ale w tym wypadku to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ prezes zaraz państwa przyjmie. Panie Cichocki, pan nie powinien udzielać fałszywych informacji. Panie prezesie, przyszła ta delegacja. Tak. To proszę bardzo, nie mogą państwo wejść.